Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Serdecznie witam gości, ale też pracowników, media. Szanowni Państwo, dzisiaj spotykamy się po to, żeby rozstrzygnąć konkurs na architektoniczny, na koncepcję architektoniczną zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach. Jak Państwo wiecie, na ten cel gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego. Park Miejski wchodzi w obszar rewitalizacji naszego miasta. Jest jednym z jej wielu elementów. Realizacja tej inwestycji będzie w przyszłym roku. W tym roku wykonamy dokumentację techniczną, która jest do tego niezbędna, ale przed dokumentacją techniczną chcieliśmy wybrać najlepszą koncepcję, na której będziemy się wzorować i z którą będziemy szli dalej po wykonanie dokumentacji technicznej. Sędziego referenta ze Stowarzyszenia Architektów Polskich poproszę o to, żeby odczytał protokół komisji, która sądu konkursowego, który wybierała prace, które zostaną nagrodzone. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Więc protokół numer 5 z posiedzenia sądu konkursowego dotyczących złożonych prac konkursowych konkursu na opracowanie aktualizacji koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach. Ocena prac konkursowych. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kielce w obecności pełnego składu sądu konkursowego. W składzie architekt Jacek Krych, przewodniczący składu, architekt Marek Szeniawski, zastępca przewodniczącego, architekt Janusz Janik, sędzia referent, pani Ewa Skiba, zastępca prezydenta miasta Starachowice, pan Szymon Jarosz, to jest kierownik referatu inwestycji architektury i pan Marcin Bednarczyk, architekt. Pan architekt Marcin Bednarczyk, architekt miasta Starachowice. Na konkurs wpłynęło 7 prac spełniających regulamin konkursu. Wszystkie zostały poddane ocenie i analizie. Sędzia referent omówił każdą pracę i przedstawił zestawienia przedstawionych parametrów prac konkursowych. Wszystkie prace prezentowały wysoki poziom merytoryczny i inżynierski. Po ocenie, według kryteriów opisanych w regulaminie, wybrano 3 prace, które zgodnie z ilością wszystkich punktów uplasowały się odpowiednio. Ja jeszcze może dodam tylko, że przed oceną pracy w trakcie prac sądu konkursowego wszystkie prace przed oceną są anonimizowane, więc my nadajemy nowe numery pracom i w tej chwili przy odczytaniu pracy będziemy się posługiwać tymi numerami, które zostały nadane przez sąd przed oceną pracy przez sekretarza konkursu i dopiero będziemy mogli otwierając kopertę odczytać kto tak naprawdę kryje się pod każdym z tych numerów prac. Więc trzecie miejsce zajęła praca oznaczona numerem 03. Już tutaj otwieramy kopertę. Autorami pracy numer 03 jest architekt Katarzyna Bernaciak-Kumport. Krupart. Przepraszam, że wyglądał jak U. I architekt Irmina Niewczas. Dwie osoby tylko, tak? Okay, dobrze. To było miejsce trzecie. Miejsce drugie to jest praca oznaczona numerem 04. Kolega stara się nie pomylić koper. Czasami może być trudne. Żeby nie było jak na Oscara. No właśnie. Tu jest wyraźniej napisane. Jest architekt Grzegorz Porębski i architekt Maria Porębska. Gratulujemy.
oraz pierwsze miejsce zajęła praca oznaczona numerem 01, którą przygotował zespół w składzie EM Pracownia Architektury Brataniec, Marcin Brataniec. Gratulujemy bardzo. Widzę, że autorzy zwycięskiej pracy są na sali. No i tyle. No i udało nam się rozstrzygnąć konkurs. Jeszcze dodam, że pozostałe prace nie uzyskały w ocenie jury na tyle punktów, żeby przyznać wyróżnienia, więc skończyło się tylko na tych trzech nagrodach. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim Państwu. Podziękowanie za złożenie prac, za to, że mogła komisja je ocenić, za to, że mogliśmy wybrać tę koncepcję, która zdaniem komisji jest najlepsza i na której będziemy się wzorować. Mam nadzieję, że autorzy dopuszczą pewne jeszcze zmiany, które będziemy chcieli wynegocjować i że będziemy mogli w oparciu o to przygotować dokumentację techniczną i później realizować rewitalizację Parku Miejskiego. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry Państwu. PM4 Pracownia Architektury Brataniec, Urszula Fobczak-Brataniec, Damian Mierzwa, Marcin Brataniec, jeszcze Maciej Gozdecki, Marek Bystroń, którzy współpracowali z nami nad tą pracą konkursową. Jesteśmy przeszczęśliwi z tej pierwszej nagrody, że możemy działać w Starachowicach i w tak pięknym parku. Ta nasza praca jest odpowiedzią na warunki konkursowe i powiem szczerze, że przyjechaliśmy tutaj z Ulą kiedyś do parku. Damian był w nim wielokrotnie, bo jest ze Starachowic, także jest, myślę, że on go zna od dziecka. Kiedy ten park zobaczyliśmy, zachwyciliśmy się, bo to jest miejsce, które choć zdegradowane ma wielkie walory i przyrodnicze, i krajobrazowe, i też czuć w tym miejscu pewną historię. Ma też swoje problemy, na przykład w postaci tej drogi, która park ogranicza i bardzo hałasuje w parku. I my tą naszą pracą, naszymi pomysłami próbowaliśmy odpowiedzieć w taki sposób, żeby te różne problemy rozwiązać, żeby wydobyć walory i przyrodnicze, i krajobrazowe, i te takie historyczne też parku, ale też spróbować znaleźć odpowiedź też na ten problem hałasu, który nam się wydał bardzo istotny w tym parku. I stąd rozwiązania w pracy pojawiły się w rodzaju na przykład wbudowanego w skarpę pawilonu gastronomicznego. Czy to będzie pawilonem gastronomicznym jest sprawą otwartą, bo to może służyć do różnych wydarzeń. Dlatego on właśnie jest wbudowany w skarpę, żeby stworzyć takie pewne miejsce ciszy, żeby pewien komfort stworzyć. Natomiast co jest istotne też, siedliśmy wspólnie w pracowni z pierwszymi pomysłami dotyczącymi parku. Damian nam opowiedział szczegółowo, jak to działa w mieście, jak jest powiązane pod względem urbanistycznym, krajobrazowym, bo tak jak mówią, to od dziecka zna. Myśmy powiedzieli swoje wrażenia, postawiliśmy pewną diagnozę rozwiązania pewnych problemów, poprowadzenia ścieżek, lokalizacji jakichś pawilonów i wtedy, jako że to było na takim wczesnym etapie prac konkursowych, wtedy zobaczyliśmy załącznik, który był efektem konsultacji społecznych. I zobaczyliśmy, że praktycznie w tym załączniku jest wszystko to, co myśmy też zdiagnozowali. Lokalizację ścieżek, właśnie lokalizacja pawilonu, odbudowa amfiteatru, jakaś odpowiedź na ten hałas. Ula mówiła o ogrodach deszczowych, a znaleźliśmy je w tym właśnie załączniku. No my się staramy też jakby przed projektowaniem przede wszystkim otworzyć sobie głowę i znaleźć własne rozwiązanie problemu. Ale kiedy zobaczyliśmy, że to rozwiązanie się pokrywa z tym dotyczonym w trybie konsultacji, no to tym bardziej byliśmy jakby podbudowani, że może robimy to co trzeba. A dalszy ciąg to może Ula. Ale zapytać o deszczowy. To właśnie Ula. Może jeszcze zacznę od tego, że park, ja jestem architektem krajobrazu, więc park urzekł mnie
przede wszystkim swoją topografią i przyrodą. Jest to niezwykła sytuacja, ponieważ mamy do czynienia z górą w mieście, z górą pokrytą lasem i tutaj jakby automatycznie dokonaliśmy podziału na dwie części, która występuje, a trzeba ją tylko wzmocnić i podkreślić odpowiednimi działaniami. Czyli mamy część leśną i część u podnóża, którą nazwaliśmy częścią ogrodową. Akurat ta ma to taką strukturę liniową, podłużną, co też zgadza się z różnymi strukturami, które występują w przyrodzie. Mamy rzekę i jakby automatycznie powstała koncepcja sekwencji ogrodów kwiatowych, które wzdłuż tej rzeki się rozciągają, które oczywiście będą zakomponowane, uregulowane. I tu w odpowiedzi na Pani pytanie zaczyna się, ponieważ w parku też mamy niezwykłe zjawisko w postaci naturalnego źródła, zaczyna się od sekwencji ogrodów deszczowych i właściwie tutaj nasza działalność projektowa znowu polega na tym, żeby wzmocnić i jakby skomponować to, co jest. Czyli mamy już tam roślinność wilgotno-lubną. Wystarczy po prostu poszerzyć te zakresy, uzupełnić pewne warstwy podłoża, które jakby złagodzą te zmiany wysokości, troszeczkę poszerzą zakres wody i już ten ogród właściwie samoczynnie może się tam rozwijać. Następnie mamy sekwencję ogrodów, które były zawarte też których sobie życzą mieszkańcy, czyli mamy ogród kwiatowy, ogród różanecznikowy, ogród czterech pór roku. To wszystko się świetnie wkomponuje w tą część ogrodową, która jest u podnóża. Ona będzie taka najbardziej reprezentacyjna i najbardziej można powiedzieć, przeznaczona do kontemplacji z tego względu, że możemy tam uzyskać dogodne warunki akustyczne. Te strefy aktywne będą zresztą zgodnie z konsultacjami umieszczone wyżej. Może ciekawą rzeczą jest też kompozycja parku, ponieważ zauważyliśmy, że przez park przebiega bardzo dużo ścieżek, które je przecinają, tak żeby skrócić sobie drogę. Park jest po drodze, przechodzi się przez niego, natomiast zabrakło tutaj takiej występującej w sztuce ogrodowej ścieżki ambulacji, która pozwala sobie spacerować, delektować się przestrzenią i wkomponowaliśmy na zasadzie trawersu taką ścieżkę w zbocze, która właśnie pozwala kluczyć po parku. Można sobie po nim taką pętelkę urządzić spacerową, można po niej biegać, można różne sporty uprawiać. I jakby odnosząc się do historii, do tradycji związanej z żelazem, nazwaliśmy tą ścieżkę taką nitką żelaza, która jakby jest wkomponowana w zbocze. Ma takie wykończenia z blachy kortenowskiej odnoszące się do tej tradycji żelaza, a jednocześnie stanowi taką funkcjonalną, bardzo pożyteczną sekwencję ambulacją, które czyni z tego poprzecinanego ścieżkami obszaru taki rzeczywiście park w pełnym tego słowa znaczeniu. Może damy jeszcze coś dodać? Tak. Może zaczynając od... Bardzo ucieszył nas fakt, że miasto podjęło temat zagospodarowania terenu zielonego w centrum miasta. Od dłuższego czasu my nawet w swoim gronie, czy ja w gronie rodziny, stąd i znajomych, toczyliśmy dyskusję, rozmawialiśmy o tym, że brakuje zagospodarowanej przestrzeni parkowej w mieście. Ja park znam z lat dzieciństwa i lat, kiedy się tu wychowywałem. Zawsze był on pusty. Z reguły, kiedy przechodziłem przez park, to z miejsca od do. Nigdy tam jakby czasu nie spędzałem. Znałem go jakby na drodze komunikacyjnej z jednej części miasta do drugiej. To też naszym nadrzędnym celem było stworzenie takiej przestrzeni, takich powiązań komunikacyjnych i tak zagospodarowanie i tak dobranie form przestrzennych, by ten park nabrał życia, tak by się stał atrakcją dla mieszkańców,
w różnym wieku, dla młodych, starszych, dla rodzin z dziećmi, dla seniorów. Stąd propozycja pewnych form i pewnych lokalizacji, pewnych rozwiązań architektoniczno-formalnych. Tu o hałasie była mowa, o zagospodarowaniu w zieleń wysoko-miejską również, o zastosowaniu materiałów jak najbardziej naturalnych i które mają genezę w historii tego regionu. To jest to kamień, stal, korten, miejsce bogate w rudy żelaza kiedyś, co widać w historii tego przemysłu. Skały i to ukształtowanie, co podyktowało zastosowanie w tych rozwiązaniach współczesnego kamienia, jakim jest beton, bądź wykończenia w kadzieli kamiennej. Wzbogacenie w oświetlenie na pewno zwiększy bezpieczeństwo i pozwoli użytkować park w różnych godzinach, też nocnych, popołudniowych. Jest też to atrakcja w programie funkcjonalno-użytkowym, jaki wyłaniał się z konsultacji społecznych. Wynikało, że park ma być też atrakcją na różne atrakcje, na atrakcje zimą, latem bądź wiosną, więc też staraliśmy się na te pytania odpowiedzieć. No jest dyskusyjne pytanie, czy się da zrobić stok narciarski zimą, ale stok górkę saneczkową już może tak. Myślę, że w toku dalszych prac uda nam się tu te rozwiązania doprecyzować wspólnie z zamawiającym i dla korzyści dla mieszkańców. Dziękuję.